wszyscy dostrzegamy problem Palestyny i permanentnej wojny, prawda, żydowsko-palestyńskiej. Chcielibyśmy, aby proces pokojowy ruszył z powrotem. Mamy wszyscy wątpliwości co do tego, co do metod czysto wojskowych czy terrorystycznych stosowanych i przez stronę palestyńską, ale także i przez stronę izraelską. Cóż Polska może zrobić w tej sprawie? Może być cząstką opinii międzynarodowej, która stara się zachęcić siły i palestyńskie, i izraelskie do współpracy, do porozumienia, do wygaszania tego zarzewia bolesnej wojny.